Pracownicy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przeanalizowali 35 tysięcy świadczeń, które zostały sprawozdane w ramach kluczowych zakresów, które mogłyby dać odpowiedź na pytanie, o którym wspominała pani profesor. Analizowaliśmy sprawozdawane świadczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Analizowaliśmy świadczenia sprawozdawane przez nocną i świąteczną pomoc lekarską, oczywiście z tych obszarów, o których tutaj wszyscy mówimy, ale przede wszystkim ważnych świadczeniodawców, czyli lekarzy pierwszego kontaktu, gdzie w pierwszej kolejności pacjenci powinni się tam udać, gdyby wystąpiło jakieś zagrożenie. Poza tym pracownicy nasi nie tylko oparli się na badaniach danych statystycznych sprawozdawanych przez świadczeniodawcy online, ale również poprosiłem moich współpracowników o to, aby kontaktowali się bezpośrednio z lekarzami, czy też z właścicielami podmiotów, które realizują te świadczenia, o których przed chwileczką mówiłem, w celu uzyskania nawet nieformalnej informacji, czy jest jakieś zagrożenie na tych obszarach, o których mówiliśmy. Z danych oraz informacji przekazanych przez świadczeniodawców wynika, że zarówno przed, jak i po pożarze zgłaszalność i świadczenia sprawozdane do świadczeń opieki zdrowotnej są na porównywalnym poziomie. Dane te, o których teraz Państwu mówię i oparte o te jednostki chorobowe, które są w ramach ICD-10 wskazane przez Instytut Medycyny Pracy, będą do Państwa dyspozycji. Ustaliliśmy tutaj z Panem Wojewodą również dalszy ciąg działań, sekwencję działań, które powinien podjąć Narodowy Fundusz Zdrowia dla dobra naszych pacjentów, a mianowicie analiza przez 3 miesiące tych danych, które będą sprawozdawane przez naszych świadczeniodawców. Świadczenia te, które znajdą się w Państwa dyspozycji, to są świadczenia sprawozdawane online. Zgodnie z przepisami Narodowego Funduszu Zdrowia dane te powinny być sprawozdawane przynajmniej raz w miesiącu, czyli do 10 każdego miesiąca. Zatem przedstawiamy gotowość tutaj w ramach współpracy do tego, żeby każdego 10 dnia miesiąca przedstawiać Państwu dane dotyczące właśnie zgłaszalności pacjentów z tymi jednostkami chorobowymi, o których Pani Profesor mówiła. Oczywiście z Panem Wojewodą i ze służbami Pana Wojewody Narodowy Fundusz Zdrowia pracuje i współpracuje na bieżąco. Jeżeli będą jakieś niepokojące sygnały, będziemy zgłaszać. Dodam jeszcze, że do Narodowego Funduszu ze strony pacjentów ani świadczeniodawców, czyli tych podmiotów, które zawarto mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie wpłynęły żadne sygnały niepokojące.